Mamy ciekawe pytanie. Często uczniowie pytają, po co te wszystkie litery? Dlaczego nie można do wszystkiego używać liczb? No właśnie, po co te litery? Po co te wszystkie x-y i y-ki, te wszystkie abc i tak dalej? Dlaczego pojawiają się, jak tylko zaczniemy interesować się algebrą? Ja sobie zrobię przerwę, a wy pomyślcie o tym przez chwilę. No dobra, koniec przerwy, ale myślenia nie przerywajcie. Właśnie, po co w algebrze litery? Można spojrzeć na litery z różnych stron. Na przykład, powiedzmy, że mamy jakąś niewiadomą. Na przykład x. X dodać 3 równa się 10. Powód takiego zapisu jest taki, że nie wiemy, jaką liczbą jest x. Jest to dosłownie niewiadoma. Żeby się tego dowiedzieć, musielibyśmy jakoś to równanie rozwiązać. Ale oczywiście nie musi to być litera x. Możemy zostawić puste miejsce. Dodać 3 równa się 10. Albo zaznaczyć podkreśleniem, że to jest spacja. Dodać 3 równa się 10. Albo możemy użyć znaku zapytania. Dodać 3 równa się 10. Nie musi to w ogóle być żadna z liter, ale jakiegoś symbolu musimy użyć. Jakiegokolwiek. Choćby uśmieszku. Dodać 3 równa się 10. Po prostu dopóki nie wiemy, co to za liczba, musimy użyć jakiegoś symbolu, który będzie reprezentował tę liczbę, która się tutaj później pojawi. Możemy oczywiście rozwiązać to równanie i wtedy się dowiemy, co ten symbol reprezentuje. Ale gdybyśmy od początku wiedzieli, jaka to liczba, to nie byłaby to zmienna i w ogóle nie byłoby potrzeby reprezentowania jej w jakikolwiek sposób. Byłaby w tym miejscu po prostu konkretna liczba. To jeden z powodów używania symboli. Liczby się tutaj nie przydają. Inny powód jest taki, że symbole przydają się do opisywania zależności pomiędzy liczbami. Powiedzmy, że chcę powiedzieć, że cokolwiek ty mi dasz, na przykład jak dasz mi 3, to ja ci dam 4. Jak ty mi dasz 5, to ja dam ci 6. I mogę tak wypisywać te liczby w nieskończoność. Ty mi dasz 7,1, ja ci dam 8,1. I tak w kółko. Ty mi dasz jakąkolwiek liczbę, to ja ci wtedy powiem, co ja ci dam. Ale w ten sposób szybko skończyłoby mi się miejsce i czas. Gdybym chociaż próbował wypisać wszystko to, co możemy sobie dać. I chyba byłoby po prostu bardziej elegancko, gdyby użyć liter do opisania zależności pomiędzy tymi liczbami. Możemy na przykład oznaczyć to, co ty dasz mnie jako x, a to, co ja dam tobie, nazwiemy na przykład y. I wtedy mogę powiedzieć, że cokolwiek ty dasz mi, ja dodam do tego 1 i tyle właśnie oddam tobie. I teraz takie proste równanie zastępuje nam nieskończoną liczbę zależności pomiędzy tymi odpowiadającymi sobie x-ami i y-kami. I teraz można powiedzieć, że jakikolwiek x ty mi dasz, na przykład dasz mi 3, to ja dodam do tego 1 i oddam ci 4. Dasz mi 7,1, ja dodam do tego 1 i oddam ci 8,1. Nie ma chyba bardziej eleganckiego sposobu na opisanie takich zależności niż przy użyciu symboli. Jak już to wiemy, to możemy sobie zapisywać zależności dowolnymi symbolami. To nie muszą być x i y. X i y to tylko taka konwencja, która przyszła do nas z głębi historii. Mogę opisać to, co ty mi dajesz gwiazdką, a to, co ja daję tobie, uśmieszkiem. I to też będzie bardzo dobry sposób na wyrażenie takiej zależności. Litery to po prostu symbole. Nic więcej.